Witam wszystkich na drugiej części. Jak widzicie, dzisiaj wybrałem temat AWS-a, CloudFormation i Code Pipeline, czyli jak zbudować kod jak utrzymywać infrastrukturę z pomocą kodu. Um, ja się nazywam Marek Wędkowski, to jest slajd prowadzący. To też jest swego rodzaju żart, bo ćwiczę grę na flecie. Jak już zastąpi programistów AI, to ja będę chodził, ja będę stał na rynku, jakbyście mnie spotkali, to nadzieję, że duchy wrzucicie, nie? Poza tym mam trójkę dzieci. Jak widzicie w przerwie między pracą, dziećmi i tą grą na flecie, próbuję swój serwis otworzyć. I jakby stąd się wzięła też idea prezentacji, bo nie wiem, czy widzieliście opis ja tak naprawdę w większości czasu programuję, ale w związku z tym, że mamy wdrożenia na infrastrukturze AWS-owej, to dużo po tej infrastrukturze klikam. Co jest fajne, że Infrastructure w -code jest w dwóch, forma w dwóch formatach, Terraform albo CloudFormation i wszystko, co się zrobi, można przez te interfejsy AWS-owe sobie sprawdzać. Więc ostatnio zdarzyło się tak, że właśnie nasz DevOps mówił, że wdrożył zmianę, którą ja sprawdziłem, okazało się, że jednak nie wdrożył, bo zapomniał w drugim miejscu też zaktualizować swój skrypt. No i tak się udało nam razem wspólnie dociągnąć ten wózek do przodu, a druga sprawa, że jest to wdrożenie tak naprawdę aplikacji statycznej, która jest e, przez usługi AWS-owe później e, dystrybuowana na cały świat i między innymi to jest też rzecz, której e, jakby on nie wiedział, i tutaj też się spotkaliśmy jakby na wspólnym gruncie, żeby nasz projekt trochę lepiej obsługiwać. Ja to zrobiłem na potrzeby tego e, mojego projektu, natomiast później, jak się okazało, mogliśmy to zastosować komercyjnie i też się to super sprawdziło. I to jest ten slajd, właśnie moja super, jak widzicie, widać że po slajdzie, że robię to po godzinach, nie? Czyli mam statyczną stronę, która jest kursem JavaScriptu, później mam, tak naprawdę jest napisane w TypeScriptie, więc to trzeba później, nie wiem czy wiecie, to trzeba zamienić z jednego formatu na drugi. Chciałem też przy okazji, żeby były dwa formaty kompresji, jeden to jest Gzip, drugi to jest Brotli. Nie wiem, czy wiecie, Brodki jest o 30% lepszy, wydajnie, wydajniejszy od Gzipa, i po cichu Google Chrome wprowadził go do swojej przeglądarki, teraz dostępny we wszystkich, więc można go korzystać. A trzecią sprawą, którą chciałem zrobić w związku z tym, że to jest tak naprawdę y, kompresja jest w czasie budowania, więc można ją zrobić bardzo agresywnie. I maksymalną kompresję, co oczywiście trwa trochę dłużej, więc nikt w locie tego nie robi, tak? W locie jest tam balans między czasem kompresji a stopniem kompresji, czyli gdzieś tam środkowa wartość tego gzipa i brotli. Natomiast tu można sobie poszaleć. No i ostatni element, czyli właśnie to wdrożenie do edge location, skaszowanie na cały świat i tak dalej, i tak dalej. Usługa się nazywa cloud. Żebym teraz nie pomylił, bo cloud oczywiście AWS nazywa albo cloud, albo elastic, tak? I teraz trzeba dobrać co. No i to będzie CloudFront. Czyli będziemy mieli po co nam to w ogóle jest. Zrobię Wam też przejście między innymi przez te wszystkie ekrany, ile tego jest klikania i tak i tak dalej. Wiadomo, za pierwszym razem to jest fajne. Z drugim razem się odnajdujemy, a z trzecim razem jest... No już nie fajne. <laughs> później akurat jest to CloudFront ma dużo opcji, które można fajnie pokazać, jak one są później przenoszone na kod. Później właśnie wprowadzenie do infrastruktury w COS Code, czyli to Cloud Formation właściwe. E, czym są role AWS-owe, jak się później role? Tak naprawdę to jest koń pociągowy, później jak to się e, wszystko spina w ten code pipeline. Jak budujemy kod, no i jakieś demo, czyli tak naprawdę będę próbował ten mój kod, który jest Infrastructure as Code też wdrożyć. Zobaczymy, jak to się uda. E, zaczynamy. no Ja też zajmuję się w pracy malowaniem. Ten architekt to jest taka gość, taki gość, który przygotowuje architekturę, czyli wiadomo, kwadrat, kwadrat beczka, nie? Jak są jeszcze jakieś wymagania związane z bezpieczeństwem, to dodaje płotek, czyli jakieś security grupy i to przekazuje dalej. Ale jednak mimo wszystko te rysunki się sprawdzają i to jest właśnie tutaj e, pokazanie co będziemy mieli, czyli będzie Cloud Formation, który jest nadrzędnym elementem, który nam to wszystko grupuje. Później mamy to code pipeline, e, kod również jest ściągany z GitHuba. Żartuję, że każdy ma swojego Huba, GitHuba, Docker Huba, czy tam inne. To się później czekałtuje przez Code builda leci, jest wdrażane na S3, czyli usługę, która zapewnia dostęp do prze i przechowywanie plików. I nie wprost, bo tak naprawdę to jest tak, działa mniej więcej jak statyczny serwer, czyli CloudFront automatycznie pobiera najnowsze wersje z S3. No i właśnie. Jakie usługi będą tutaj brały udział w całym tym procesie? To między innymi CloudFormation. Jak mówiłem, można wybrać Terraforma albo CloudFormation do obsługi Infrastructure as Code. Ja akurat... Mówiłem już, lubię malunki, a CloudFormation ma fajny element, czyli można sobie te wszystkie elementy infrastruktury przedstawić w formie graficznej. Niestety, strzałki, które widzicie na tym diagramie, nie są dodawane z interfejsu, wynikają z tego, jak sobie tam opiszecie tą waszą infrastrukturę. Plusem jest to, że można sobie klikać poszczególny element i modyfikować tylko jego zawartość. Bo niestety CloudFormation nie ma czegoś takiego jak moduły. Ja jako programista to bym od razu chciał, tu widzę, no, tu bym sobie powpinał, miałbym jeden pliczek, tu moduły i No niestety nie da się, ale to jest właśnie między innymi rozwiązanie, że można sobie edytować poszczególny element. I w ten sposób jakby ułatwić sobie zarządzanie e, tym kodem, który nam opisuje infrastrukturę. Druga sprawa, że ten CloudFormation ma dwa formaty, tu już Mateusz mówił, tak, czy ktoś zna JSON albo YAML, a? oczywiście nikt się nie zgłosił, nikt nie używa. O, przepraszam, nie widziałem. Jedna osoba się zgłosiła, ale większość nie używa. W każdym razie ja zacząłem od json bo ten e, jakby wydawało mi się, że będzie łatwiejszy, ten YAML, to nie wiem, czy wiecie, pochodzi z tego, z tej strony ezolangs.org i jakoś tak do mnie nie przemawiał, Natomiast okazało się, że on jednak jest dużo lepszy i w związku z tym, że pozostałe usługi AWS-owe, które tutaj będą opisywane, też mają konfigurację YAML-ową, to można je bardzo fajnie połączyć. Także jednak zostało na YAML. JSON jest o tyle fajny, że ma podpowiedzi, więc można jak widzicie, to jest wybieralne, więc można sobie przejść w locie z Jasona na YAML-a i on jest w stanie to wszystko przekonwertować. Także nie musicie się zdecydować na stałe co do danego formatu. I to jest też fajne. Później z lewej strony, jak widzicie, są wszystkie tutaj resursy, którymi można zarządzać. To jest drag and drop, można sobie przeciągnąć, i później opisywać to, co nam jest potrzebne. I druga część, to jest już wdrożony stack. To, jak widzicie, jest mój wdrożony. I już zaczynamy właśnie z tymi ciekawymi opcjami, czy różnymi elementami infrastruktury AWS-owej. To już widać, tak? Może nie takie czytelne są te zakładki, natomiast jest ich pięć. Tu są jakieś eventy, które były w momencie, jak tak CloudFormation tworzy tą infrastrukturę, to każda z usług odpowiada jakimś eventem, czy została utworzona, czy nie. Tych eventów później jest dużo i można je sobie prześledzić, żeby stwierdzić, co się stało. Ja akurat śledziłem trochę, bo różnie to było z, tą moją, z tym moim opisem tej infrastruktury. Jest też, jakbyście chcieli, jest też tutaj taki link do starej konsoli, Stara konsola ma trochę lepszy e, sposób dostępu do tych eventów. Także, jakby wam tutaj było nieczytelne, to można się zawsze przepiąć na tą starą konsolę. Druga część to jest właśnie Code Pipeline, czyli zarządzanie naszą tym kodem źródłowym, który będzie budowany, który będzie używany do wdrażania aplikacji. Tu jest, jak widzicie, trzy stadia są. Jest Source, Build i Deploy. Akurat w związku z tym, że to jest statyczna aplikacja, to ten stadium deploy jest pominięte. Natomiast widać, że tu jest co się dzieje po czym, czyli najpierw trzeba wycheckoutować, a później zbudować i ewentualnie coś tam się dalej z tym dzieje. Jeżeli któryś ze stadiów się nie uda, to możecie go wznowić i Spokojnie dokończyć ręcznie budowanie aplikacji. Tak? Jeżeli się nie uda, też dostaniecie powiadomienie. Powiadomienia, wiadomo, mogą być w różnym formacie. Niektórzy lubią na przykład dostawać na Slaka. Um, I ten code build, code build e, też jest bardzo fajny też ma swoją, e, możecie sobie przyglądać konsolę. Tutaj macie informacje o tym, jaki był build, czy się udało, czy nie. E, tutaj jest identyfikator. Identyfikator na początku się wydaje tych usług zupełnie nieważny, aż do czasu, gdy którąś z nich skasujecie. Bo później się okazuje, że żeby ten stack, czy ten Cloud Formation dalej był w stanie śledzić te Wasze usługi, to musicie ją stworzyć dokładnie taką samą nazwą. Także, jakby się wam zdarzyło je pousuwać, to naprawdę odtworzenie tego, jak to zostało utworzone, no nie jest fajną zabawą. <głynie> Ogólnie to Cloud Formation jest fajną zabawą, a chyba, że zaczniecie ręcznie usuwać te usługi, które wam zostały stworzone. To wtedy już nie jest fajnie. No, jest 3 S3 nie wiem, czy znacie. To jest narzędzie do przechowywania plików. Ja kiedyś chciałem zrobić taką użyć właśnie S3 w prezentacji, bo jak weszła pierwsza wersja, to miał taki interfejs, który wyglądał na interfejs napisany przez studenta, nie? I tak nie wiem, czy znacie taką kreskówkę ale linea, hy, 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 co to w ogóle jest. No i właśnie jest to tu w dole widać, nie wiem czy widzicie, ile tu jest tych dziewiątek na to jak oni gwarantują, że te dane będą. Wrzucacie w jedno miejsce, oni je synchronizują na cały świat, więc one zawsze będą. Jak już raz trafi do S3, to zawsze tam będzie. Natomiast może być opóźnienie w dostępie, tak? Trochę tu mniej dziewiątek jest, jeszcze są zasady, kiedy AWS zaczyna Wam płacić, jeżeli dostępność tej usługi spada. Chyba poniżej 95 on zaczyna zwracać tę, zmniejszać opłatę za usługę. Natomiast informują o swoich problemach. Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, nawet w Stanach cały region padł, to pół internetu nie działało, nie, bo nie działała jedna z ust, kluczowych usług, e, znaczy nie była dostępna tak naprawdę, jedna z kluczowych usług e, AWS-a. Ale to się zdarzyło tylko raz. Nie wiem czy wiecie takie pytanie, która firma po 20 minutach e, była w stanie dalej świadczyć swoje usługi? Netflix jako jedyni. <grywa> Tu jest też ciekawostka, bo trzeba zdefiniować, jeżeli z tego bucketa, czyli tego elementu, który przechowuje Wasze dane, będziecie chcieli stworzyć stronę internetową, możecie, to jest właśnie zakładka, która pokazuje i tu trzeba zdefiniować, co jest plikiem głównym. Czyli to ten dokument indeks się zdefiniowało w Apache, to tu jest właśnie też podane. I jeżeli już będziecie chcieli sobie zrobić do tego tego cloud Fronta, czyli dostarczyć na cały świat, kaszować jakieś edge locations i tak to musicie dodać drugą usługę, która będzie z tego bucketa S3 waszego pobierać. I tu zobaczcie sobie tutaj też jest ten indeks HTML, nie? Nie wiem, czy to jest takie super czytelne, ale staram się jak mogę po tych tutaj rzeczy na e, opcji, które są konfigurowalne, jest dużo. No i to już pokazuje, że przynajmniej w dwóch miejscach, jeżeli będziecie za każdym razem tworzyć takie elementy, e, przynajmniej w dwóch miejscach trzeba to e, powtarzać. No i to się prosi o kłopoty, wiadomo. Nie? CloudFront jest jeszcze o tyle fajny, że tu możecie sobie zrobić certyfikaty SSL i AWS ma swoje Certificate Authority, więc możecie dla domeny, która jest zaparkowana na AWS-ie, przez Route 53, wygenerować certyfikat, który jest jak najbardziej... Poprawnym certyfikatem. To też robimy akurat, proponujemy naszym klientom, czyli w firmie, czyli żeby kupić domenę najtańszą.com, 30 dolców na rok, do niej wygenerować certyfikat i już nie używamy ip ków i Self-Signed Certificates do poruszania się po naszych środowiskach. I to jest fajne. I wtedy mamy jakiś dev, projekt, dev.com, zawsze są wolne. <grym> I wtedy certyfikaty AWS są za darmo. Ten CloudFront też jest za uruchomienie samej usługi tak naprawdę się nie płaci. Ja tam mam swoje, chyba ze trzy takie uruchomione i nie wiem tam dolar 50 to kosztuje, nie? Miesięcznie. Także poza ruchem, oczywiście, jak swego czasu zaczynałem, robiłem warsztaty z sieci neuronowych i był ruch, no to trochę tam wzrosło, ale to wzrosło do 10 czy 15 dolarów. Tak samo jak Mateusz mówił o tych ruchu z tymi logami, tak samo jest tutaj. Nie? Płaci się głównie za ruch, a nie za przechowywanie danych. Przechowywanie jest tanie. I zobaczymy, chciałem Wam pokazać właśnie, jak to jest z tym, z tym cloud frontem. Tu mam gdzieś pootwierane. Serwisy aws owe są wybierane tutaj. Cloud, Cloud Front, dobrze. Mówimy, trzeba uważać, co się, co się wybiera. I zobaczcie, z tych, wydaje się niedużo, nie? Sześć zakładek, to wiadomo, przejdziemy w szybko. Natomiast tutaj, zobaczcie, tu są różne opcje do wyboru, co chcemy robić, czy używamy certyfikatu SSL, czy używamy której wersji HTTP, ten indeks HTML jako root object, i czy chcemy sobie robić, czy włączamy, czy wyłączamy, i czy włączamy też aip 6 Także to, no mówię, jakby nic nie zdradza tutaj tego poziomu złożoności, natomiast tutaj jest kolejna lista opcji, trochę krótsza. Tu jest o tyle fajnie, że są podpowiedzi, więc można to sobie wybrać. Natomiast możemy jeszcze później zdefiniować, co chcemy robić, i tu już jest trochę. Trochę, trochę też więcej. Czyli możemy przekierowywać HTTP na HTTPS. Jakie metody HTTP wspieramy? Tu są ustawienia, regułki, ile mają być pliki kaszowane po stronie klienta i czy chcemy, je, czy chcemy je szyfrować. Jakieś tam opcje związane z transmisją wideo. Także no naprawdę jest tego trochę. Jeszcze jest coś takiego jak Lambda, at Edge, czyli można elementy dynamizmu tutaj dodawać. Przez e, e, mechanizmy serverless'a e, AWS-owe. Mamy stronę z błędami, które też możemy robić. Mamy ograniczenia jakieś tam geograficzne. No i mamy stronę z e, invalidation. To jest akurat strona, która jest bardzo ważna, bo jeżeli chcecie zrobić, e, no, wdrożyć nową wersję aplikacji i wasza aplikacja jest już używana przez kogoś, to AWS sobie cachuje w Edge Locations i żeby go poinformować, że ma wyczyścić ten cache, to się robi to invalidation. To jest oczywiście też, o tyle ciekawe, że to trzeba podać ścieżkę, którą widzą użytkownicy już końcowi, czyli to jakby się wyświetla w przeglądarce. To oczywiście też nie jest fajne, tak? Jak ja robię sobie moje, wiadomo, moje proste wdrożenia ręcznie, to muszę za każdym razem tutaj wchodzić i wpisywać listę plików, która została zmodyfikowana. Co, w co też można zaprzeczać automat. Także to tyle, jeżeli chodzi o jakby wyjaśnienie, że jednak warto sobie przygotować automaty i stopniowo jak się te usługi wdraża też uczyć się w jaki sposób te automaty pisać i w jaki sposób je utrzymywać, tak? bo to może nam naprawdę dużo czasu zaoszczędzić. No i przechodzimy już do tego właściwego tematu, czyli w jaki sposób tą infrastrukturę sobie zbudować przez CloudFormation i będziemy krok po kroku przechodzić przez Jamla, który właśnie taką przykładową infrastrukturę opisuje. No znowu, na najwyższym poziomie to jest proste, tak? czyli mamy jakieś metadane, parametry, Metadane, które są potrzebne edytorowi, mamy parametry i mamy resursy, czyli elementy infrastruktury, które będziemy wdrażać. Format wersji się nie zmienia. Jak widzicie, jest tam gdzieś z 2010. Jak są zmiany, to oni o tym informują. Także, jeżeli będziecie mieli zarejestrowane konto, to po prostu stisniecie według mnie mailem, że jakaś tam zmiana była, która jest ważna i że wasza element infrastruktury już może być niekompatybilny. Także to też jest bardzo fajnie zorganizowane. No i to są pierwszym elementem, który mnie interesował, czy można tą taki, to oni nazywają szablon e, infrastruktury, czy można go sparametryzować. No i do tego właśnie służy ta opcja parameters. Myślę, że już po nazwach tutaj tego, tych elementów już widzicie, co tu się dzieje, tak? Czyli mamy tak naprawdę akurat na tym slajdzie są cztery parametry, czyli skąd mają być źródła, kto jest właścicielem tego repozytorium, jakie to jest repozytorium. I authentication token, który wiadomo, że lepiej domyślnej wartości nie przechowywać tutaj. Nie? <gry> Natomiast cała reszta ma domyślne wartości. Zaraz zobaczycie, jak to się przekłada później na proces tworzenia takiej infrastruktury. No i pierwszym krokiem to musimy wybrać nasz szablon, a drugim krokiem sobie doprecyzowujemy, co ma się dziać. Już zobaczcie, tutaj jest jeden element więcej. To jest ten Out Token, którego nie ma, cała reszta ma wypełnione domyślne wartości, no i jest Repo branch. Tak. Ja już w czasie rozwoju tego uznałem, że nowsza wersja mówię, kurczę, jakbym tak miał dla różnych środowisk, czyli nie wiem, czy korzystacie z Gitflowa, czyli Develop, to jest branch, którego się nie buduje, Master i feature branche, i tak bym sobie zrobił infrastrukturę per ten branch, i wtedy będę mógł fajnie sobie to tym zarządzać. No i to stąd jest właśnie ta opcja, z którego brancha ma być już brana, czyli jedna więcej. Wpisujemy, idziemy dalej i przechodzimy do naszych opcji stacka. Jak się stworzy już ten stack, to zobaczcie, pokazywałem wcześniej zakładkę events, teraz mamy zakładkę parameters, gdzie mamy te parametry wypisane i wtedy za każdym razem możemy do nich sobie wrócić. Możemy też wpisać sobie tutaj wyszukiwarkę. Akurat ja mam 5, tak? Więc no pięć to wiadomo, nie jest jakiś rocket science i wcale nie trzeba tego wyszukiwać. Natomiast jakbyście mieli więcej, to wiadomo, wyszukiwarka, która wam jeszcze w stanie podpowiedzieć, gdzie co jest, to się przydaje. No i dochodzimy do tych zasobów. Zasoby też nie są jakieś super skomplikowane. Mówiłem, że ten YAML jest fajny, bo mieści mi się na jednym slajdzie. Wiadomo, <grywa> no, że jakby skrótowość zapisu języka programowania czy jakiegoś innego to nie jest wyznacznik jego sukcesu, natomiast akurat tu jest fajny, bo też pokazuje, co my mamy. tak? Czyli to jest nazwa, którą później możemy używać dla naszego elementu infrastruktury. Jeżeli sobie tak nazwiecie, to później w ramach tego szablonu, w jaki sposób będzie tworzona wasza infrastruktura, możecie się do tego odwoływać. Czyli AWS, jakby ten CloudFormation pod spodem, stworzy Wam ID unikalne. Natomiast w ramach tego, można powiedzieć, skryptu cały czas można sobie do nich się odwoływać po tych nazwach, które Wy sobie sami opiszecie. No i drugi element, który specjalnie tutaj zawarłem, to jest ten typ, tak? Jak sobie korzystacie z tego edytora, czy tam to się nazywa Designer, to on Wam podpowie ten typ, więc wcale nie trzeba go wpisywać. Po prostu jest drag and drop i dostaje, i pojawia się element infrastruktury wraz z wybranym, wybranym typem. I jak widzicie, tutaj jest tego no w miarę mało tak. I to jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o, za, o początek przygody z AWS-em, to zobaczycie, że takim. dość trudnym elementem, z dużą barierą wejścia będą role i polityki. Na, bo wszystko tak naprawdę w OS-ie opisuje się rolą i polityką, ale później docenicie wartość, jak na przykład będziecie chcieli uruchomić wasz build dla środowiska Develop, który się będzie próbował wygrać na produkcję, tak? Wiadomo, że tak się nie robi, no ale niektórzy próbują mimo wszystko. I dlatego zaczniemy od tych roli, bo jakby trzeba je zdefiniować, żeby. Można było zacząć, znaczy dobrze jest je zdefiniować, żeby te elementy infrastruktury wiedziały z kim gadać i były od siebie odseparowane. Jeżeli będziecie chcieli tak samo zrobić to dla instancji czy jakichś innych wdrożeń, też to opisuje się tymi rolami i politykami. I tak naprawdę one wyglądają na początku trochę trudno, a mają bardzo prostą strukturę. tak? Czyli podajemy, że to jest rola IAM, IAM to jest. Ach, zaraz sobie przypomnę. W usługa, która odpowiada za zarządzanie rolami. Natomiast tu podajemy znowu, którą wersję i liczbę, i elementy, które mają nam udostępniać albo odmawiać dostępu do jakiegoś elementu infrastruktury. Tu podajemy, że elementem infrastruktury jest ten code build i że mamy mieć daną rolę. I później jest lista polityk, które umożliwiają dostęp do konkretnych akcji. I tu widać, co możemy zrobić, tak? Poprzednia część wspominięta, i mamy tutaj jedną politykę, która mówi, że jedną, która mówi, że tak. Do usługi S3 jest lista operacji, które można wykonywać. I lista operacji jest w ten sposób zdefiniowana. I to jeżeli spróbujecie wykonać operację, która jest poza tej listy, to ona się oczywiście nie uda. A druga sprawa, że ten YAML też ma możliwość bardzo no, zwięzłego sposobu opisu, co byście chcieli opisać jako resource, czyli jako zasób, do którego będzie uzyskiwany dostęp. Tu też możecie sobie popatrzcie, pamiętacie, jak wam pokazywałem te nazwy, czyli, żeby opisać resource, zasób, musimy w AWS-ie opisać go tym ARN-em, czyli identyfikatorem, i możemy go sobie w locie pobrać na podstawie tego, co zostało wygenerowane. Czyli wcale nie musimy tak naprawdę go znać, ten template będzie w stanie do zasobów, które utworzymy, wygenerować nam e, polityki. Dlatego właśnie jest fajny, jest uniwersalny. No i później już mówimy, że wszystkie elementy, które w tym, e, które w tym resource, czym zasobie występują, im pozwalamy na dostęp. Pewnie moglibyście się zapytać, a skąd to wziąć? Nie? te tutaj akcje. Skąd to się bierze? Wszyscy się nad tym zastanawiają. Ja z tego powodu na przykład nie lubiłem tych polityk, ale ten slajd specjalnie jest taką ma, takim małym fontem, żeby wam pokazać, że AWS przygotował tak zwane Actions, Resources, Conditions Keys. I zobaczcie, tu jest tylko dla jednej usługi, S3. I tu jest tak naprawdę akcja, która się wykonuje, a tu są te Conditions Keys, czyli konkretne operacje, do których chcielibyście nadać bądź ograniczyć dostęp. I ta strona, tam czekajcie, zobaczymy, czy mi się otworzy, to będziemy mogli poskrolować. Ona tak idzie i idzie i idzie i idzie i idzie, nie? Tu mamy S3 i znowu S3, tak sobie idzie i idzie i idzie. Aż zachrypłem, przepraszam, z wrażenia, nie? W każdym razie, no, jeżeli byście nie wiedzieli, w jaki sposób pisać waszą akcję, to tutaj można sobie poszukać i na pewno odnajdziecie. Z tego względu, że tego jest dużo, to też te e-maile, które przychodzą, jak się zarejestrujecie jako kon... zarejestrujecie konto, przychodzą e-maile z aktualizacjami i przychodzi też takie parę ekranów, co mamy nowego w naszych usługach. No więc tak się wybiera, ja wybieram te, które z nami mówię, ta, zobaczmy, co jest fajnego. A tam resztę to tak, może kiedyś. wiadomo, doba ma 24 godziny, nie? A ja mam dzieci i gram na flecie, no. kiedy, nie? Zobaczcie, tutaj jeszcze jedna polityka, która nie ma jawnie określonych zasobów, ma tylko tak naprawdę opisane, znowu usługi, tak? Czyli, jeżeli chcemy zbierać logi, i jeżeli chcemy, ten skrypt będzie, między innymi, ma za zadanie stworzyć to, co Wam mówiłem w CloudFroncie, ta invalidation, tak? Czyli to ma być też zautomatyzowane, żeby nie trzeba było tego robić. Wdrożenie będzie się wiązało z wyczyszczeniem kaszy i wyczyszczeniem obiektów z Edge Locations. I w związku z tym też musi być akcja, która to umożliwia. No i Code Pipeline, tak? Code pipeline, które nam umożliwi zbudowanie aplikacji. Znowu zaczynamy od bardzo prostego elementu. To może się zrobić nudne, jak już będziemy szli trochę dalej, bo na początku wiadomo, wszystko jest takie nowe i ciekawe, ale je się wszystkie wisuje w ten sam sposób, nie? czyli nadajemy nazwę, używamy typa, typu, przepraszam, i określamy, jakie są etapy wdrożenia, tak? W moim przypadku mamy dwa, tak jak mówiłem, mamy pobranie źródeł i zbudowanie aplikacji, bo to jest równoznaczne z jej dostarczeniem. No i tu mamy tak. Pierwsze co, to mamy akcję. Akcję, czyli pobierz z GitHuba, wypluj to jako my app i zobaczcie, tutaj jest fajny element, który pokazuje, jak uzyskać dostęp do tych parametrów, tak? Czyli to są te elementy, które definiują, w jaki sposób to repo GitHubowe będzie odpytywane i w jaki sposób kod będzie źródłowy pobrany. On będzie też zapisany w bucketie S3, który zostanie stworzony w ramach infrastruktury. Wszystko, jeżeli macie elementy, które będą elementami pośrednimi, to one zazwyczaj lądują do bucketu do S3. Jak zaraz zobaczycie, będzie code build, to Wam pokażę dlaczego. Mówiłem, że JSON może też być fajną opcją, ale to różnie bywa. No. Dlatego chciałem Wam pokazać ten slajd, bo widać, że tutaj musiałem dużo mniejszego fontu użyć, po pierwsze, a po drugie nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te tutaj zagnieżdżenia. No niestety mi się zdarzyło, że w związku z tym, że nie wiedziałem, które zagnieżdżenie czego dotyczy, wstawić element po prostu w złym miejscu. No, no oczywiście nie zadziałało. No i niestety te... Dobry edytor, <laughs> Dobry edytor, tak. No też się nad tym zastanawiałem, natomiast no jakoś tak wyszło, że jednak zostałem przy tym jamlu, a szukałem, bo faktycznie szukałem Visual Studio, Visual Studio Code ma plugin, dokładnie. Może się różnie skończyć, jak w Pythonie, to prawda. <laughs> Trzeba uważać. No, wszystko ma swoje i zalety, tak? Wiadomo, że jak się pewnie już ktoś przyzwyczai do tego JSON-a, to jakby problem sam zniknie, natomiast zawsze można sobie skonwertować. Zaraz Wam pokażę drugi element, który powoduje, że ten JSON jest trochę takim nieużywalny. Natomiast pierwszy to jest tutaj, tak? Czyli te funkcje tak naprawdę. Funkcję trzeba zdefiniować jako obiekt, który jest klucz wartości, a AWS sobie ten cloud Formation na podstawie klucza będzie wiedział, że to jest akurat funkcja i ją zinterpretuje. Natomiast tam akurat ten wykrzyknik to była dla mnie dużo bardziej czytelna notacja. Nie? No ale mówię, to kwestia jakiejś tam preferencji, tak? czy może doświadczenia, czy może obycia się z tymi JSONami. Natomiast jak będziemy sobie już chcieli drugi krok wykonać, czyli będziemy wykonywać właściwy, właściwe budowanie aplikacji, to zobaczcie, bo jakby i w kodzie źródłowym, i w tych elementach buildów można sobie wybrać inne usługi niż te domyślnie AWS-owe. W związku z tym tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, kto to jest. Akurat my będziemy, znaczy ja używam kod builda, czyli on, i tu jawnie definiujemy wejście, tak, czyli z poprzedniego elementu mamy wyczekiwane źródła, i z wyjściem tutaj będzie ten my up build i zobaczcie tutaj znowu mamy referencję do wewnętrznego elementu, tak ten code-build został zdefiniowany w, w ramach tego szablonu. Zaraz, zaraz do niego przejdziemy. No i właśnie tym samym przechodzimy do następnego elementu, czy tego code-builda. Tu już jest trochę, można powiedzieć, robi się tak już trochę bardziej szalenie, tak? czyli mamy element sub. Sub to jest tak naprawdę funkcja, która zapewnia nam interpolację zmiennych. Jeżeli chcielibyśmy jakieś elementy dynamiczne, tutaj mamy dostęp do nazwy tego staka, czyli po utworzeniu, wykonaniu takiego skryptu Cloud Formation mamy coś, co się nazywa naszym stakiem. I mamy rolę. Musimy określić, z jaką rolą to działa. Mamy tutaj zdefiniowaną rolę, która jest w ramach tego, tego szablonu też utworzona. No i co będzie naszym elementem, czyli jak będziemy budować, czyli przez Cloud Pipeline. Przejdźmy sobie teraz do elementów, które mogą być trochę ciekawsze, czyli do environment. Zobaczcie, że można sobie zdefiniować, poza tym, że mamy, że to jest Linux, i myślę, że już ta notacja Wam coś tutaj podpowie, natomiast możemy sobie zdefiniować, jak duża ma być instancja, czyli jak duża ma być maszyna, na której będziemy budować nasz kod. To może się też wiązać oczywiście z kosztami. Tak? Najtańsze to tam są jakieś 0009, a najdroższe to oczywiście są parę dolków za godzinę, za każdą rozpoczętą godzinę. Akord chyba jest najmniejszy, to tam jakiś 0,09. To oni już teraz nie mówią w centach, tylko mówią ile to będzie procent dolara, bo nie ma jednostki, która opisuje te ich najtańsze instancje. No i jak mówiłem, tutaj ta notacja Wam powinna podpowiedzieć, co to jest. Ktoś się pokusi o strzał? Na co to wygląda? Mamy pobrać obraz i w ten sposób Docker. Dokładnie. Docker, AWS przygotował sobie obrazy maszyn w dwóch rodzajach. Zobaczcie, tu znowu jest mała stronka, która opisuje, jakie są dostępne środowiska dla CodeBuilda. I tutaj jest tak: możecie skorzystać z Amazon Linuxa, możecie skorzystać z, Windows, z Ubuntu 18.04 i Windows Server. To są te w wersji drugiej. Domyślnie, jak nie podacie, to odpali wam się jakiś Ubuntu 14.04, więc lepiej jest jednak powiedzieć wprost, tak, czego chcecie używać. A druga sprawa, że tu są środowiska uruchomieniowe, które są dostępne na tej maszynie. Więc to są wszystkie środowiska, które AWS wspiera. Ja akurat wybrałem Ubuntu. No, wiadomo, wszyscy się śmieją, to taki Linux dla e, słabiaków, <grym> czyli akurat w sam raz dla mnie, ale jakbyście chcieli budować na przykład e, Lambdę AWS-ową, JavaScriptową z rozszerzeniami natywnymi, to wtedy musicie je skompilować i do tego jest polecany Amazon Linux 2, bo później te Lambdy będą się na takim samym środowisku uruchamiać. No, i tu są wszystkie wersje też LTS-ów, które, które można wykorzystać do budowania waszych aplikacji. I jak sobie klikniecie, tu jest właśnie, przechodzimy do elementu. Żeby odpalić tego code builda, to trzeba mu podać specyfikację waszego builda. Czyli dokładnie, co ma się dziać, i zobaczcie, tu jest znowu. To tak naprawdę ten build spec może występować w dwóch formach. Albo jako string. Czyli po prostu jedno, jedna linijka, która jest w tej konfiguracji, albo jako plik buildspec.iml, który jest na najwyższym poziomie waszych źródeł. To jest wybór do Was, czego chcecie używać, natomiast nie możecie sobie zmienić formatu. I dlatego zostaje YAML. YAML ma operator, różne operatory, które wpływają na to, że stringi są traktowane jako wielolinijkowe, znaczy można wstawiać jako wielolinijkowe, a on je później skleja i stworzy z tego jedną linię. I to wygląda tak naprawdę, jakbyśmy tutaj mieli zagnieżdżony obiekt, a to jest po prostu sztuczka YAMLowa. Żeby to ładnie wyświetlać. Także to akurat był taki można powiedzieć kolejny element, który jednak przemawia za tym formatem, bo to naprawdę po prostu łatwiej e, to czytać, nie? i łatwiej później tym zarządzać. A SUB robi tylko tyle, że znowu zapewnia interpolację zmiennych, więc te elementy infrastruktury można odwoływać się do nich, po e, w łatwy sposób nie korzystając z identyfikatorów, które są zwykle dość skomplikowane, i których po prostu możemy nie znać. No i mamy fazy, tak? Te fazy są pisane w dokumentacji, akurat. W moi, ja wykorzystałem te, zobaczcie sobie chyba 3 czy cztery, czyli instalacje. To jest wtedy kiedy maszyna jest uruchamiana. Później mamy prebuild, czyli jeżeli chcecie sobie przygotować środowisko, to wtedy możecie wykonać jakieś różne akcje. Zaraz zobaczcie jak to wygląda. Później budujemy i jeżeli macie jakieś po zbudowaniu aplikacji, to wtedy też można zrobić. No i zobaczcie, tu jest tak. Pierwsza, pierwszy element, zobaczcie phases install. Tu jest runtime versions. Tutaj podajecie, z tych wszystkich elementów czy środowisk ruchomieniowych, które są na tym dostępne w ramach tego obrazu dockerowego, znaczy musicie zdefiniować, czego chcecie używać. Tak? Tylko raz w tym przykładzie jest kawa i Android, natomiast mnie interesują te tutaj, tak, czyli Node.js, -y, wersja 8 i 10. Jakby ktoś chciał bardzo 12, no niestety jeszcze nie ma i różne wersje Java, różne wersje php Pythona, Ruby, wszystko to co uruchamia Lambdy jest tutaj dostępne i możecie skonfigurować. No i tak to wygląda, tak? Czyli tu jest jeszcze ważne, żeby wybrać wersję. Ja, w różnych tutorialach w internecie można znaleźć, że podaje się wersję pierwszą, wersja pierwsza działa z tym starym Ubuntu, nie bierzcie. Wersja druga jest wersją zalecaną i możemy sobie powiedzieć dobra, jak będziesz stawiał mi tą maszynę Dockerową, to przygotuj mi środowisko node, że jest 10, chcę, żeby było, tak? Wtedy polecenie node uruchamia node 10 i nie trzeba się zastanawiać, którego wybrać, po prostu jest nam dostarczone. I wtedy już zaczyna się, no, tak naprawdę, normalna, normalna procedura, tak? Zobaczcie, mamy tutaj jakieś echo, robimy install, czyli tak naprawdę, dla aplikacji JavaScriptowych, to jest sposób zapewnienia, że wszystkie zależności będą dostarczone. Robimy aktualizację, e, aktualizację informacji o dostępnych aktualizacjach, wszystko instalujemy. I jeżeli to się wszystko udało, to oczywiście w Ubuntu 1804 broTli, czyli to narzędzie do kompresji, jest dostępne. Możemy je zainstalować. Sumie, jak pamiętacie, pokazywałem, że tam są jakieś logi z wszystkich tych e, etapów. AWS zbiera logi, więc wszystko to jest dostępne jak najbardziej w konsoli. Można sobie przejrzeć, co się stało podczas waszego builda. Szczególnie przydatne, jak się nie udał. Tak? Bo no właśnie, to, ta, to, ta komenda była tutaj kłopotliwa, bo to 14.04 jeszcze nie miało tego brotli w, w repozytoriach, no i właśnie na tym się kończyła cała zabawa. No i później cały ten super skomplikowany build. Wiadomo, to klucz tego całego zadania. Jedna linijka i post build tu już jest trochę, no, trochę więcej szarpaniny. Tak naprawdę w związku z tym, że mam dwa formaty, które chciałbym dostarczyć, e, poza formatem tekstowym to chcę jeszcze wersję skompresowane dostarczyć, to muszę je po pierwsze, zobaczcie, tu jest ten przełącznik best i minus 9 dla Brotli i Zipa, więc tak naprawdę będą najbardziej optymalne. E, a czas dekompresji jest stały, więc w ogóle to nie ma wpływu na klienta. Ale później siedzi dzieją czary, nie? Później chciałbym, żeby AWS mi stwierdził, które wersje plików różnią się w stosunku do tego, co już zostało wrzucone. I do tego jest właśnie sync, i tu można powiedzieć, żeby brał pod uwagę tylko rozmiary plików. Tu znowu jest kolejna niespodzianka, w związku z tym, że ten, tam jest skrok pośredni, który generuje pliki, które są docelowymi plikami tekstowymi, to one będą zawsze miały różny czas modyfikacji, nowszy niż te, które zostały wygrane przez poprzedniego builda. No i niestety trzeba to pominąć, czyli używamy tylko rozmiarów, tak? No i później tu można regułki. To są szablony, które mówią tego nie chcemy, chcemy to, wgrywamy. Dla gzipów jest o tyle fajnie, że jest w stanie ten narzędzie wykryć właściwy content type, natomiast zobaczcie tutaj, jeszcze trzeba wprost powiedzieć, co jest tym skompresowanym, co jest pod spodem po dekompresji, jakiego formatu przeglądarka ma używać. Tak? I to wszystko można zrobić zrobić automatycznie, dzięki temu nikt nie widzi gzipów, BR-ów na jakichś środowiskach lokalnych, a do właściwej infrastruktury już to trzeba. Tak? Bardzo fajne. I tu kolejna, właśnie, kolejna magia, spring e, przepraszam, magia Yaml'a, czyli e, ten operator. Ten operator pozwala traktować te wielolinijkowe stringi, znowu jako jedną linię. Oczywiście jest rozwiązanie, tak? Tu można by dodać normalnie w Shellu, dodać tutaj Ukośnik i to jest odpowiednik, tak? I znowu kolejny jakby argument, żeby jednak z tego Yaml'a korzystać. Dla mnie wystarczająco dużo. No i tyle, słuchajcie, teraz. Chciałbym Wam pokazać, bo mam zapisaną tą, ten szablon, to chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda. Nie? Tu już sobie wybrałem, tu jest mój ten Bucket S3, z którego, o, widzicie, no, tu była ostra walka, nie? To widać. I tu jest najnowsza wersja. Tu można sobie posortować po dacie. Czekajcie, żebym się nie pomylił. 12 to dziś chyba 12.51. Aha, rozmiar, no właśnie, data i rozmiar, to jest to. Teraz to trzeba skopiować jako adres, i przechodzimy sobie do tego CloudFormation. I wybieramy tutaj opcję Create Stack, żeby go utworzyć. Nie? No i można sobie wybrać różne opcje, czy jeżeli chcecie zarządzać tym plikiem, który Wam pisze infrastrukturę, na przykład przez inne repozytorium, tak, czyli repozytorium, żeby stworzyć repozytorium, i tak dalej, niektórzy lubią ponoć się sprawdza, to możecie sobie go wgrać z waszego dysku albo możecie wgrać z S3. Ja akurat mam wszystkie na S3. Tu się podaje ten URL do zapisanej wersji. Możecie też odpalić designera. Tylko, że jak odpalicie designera, to niestety zobaczymy, czy on zapamięta. No i wtedy możecie podejrzeć, czy na pewno to jest to, co chcielibyście wdrożyć. Wszystkie elementy są tu wypisane. Można po spojrzeniu na components widać, Chyba widać, nie? Można sobie podejrzeć a i wtedy faktycznie widać. To, co Wam pokazywałem na slajdach, to jest tutaj, nie? I do wszystkiego można uzyskać dostęp. Jedynym tutaj kłopotliwym elementem jest to Cloudfront Front Distribution, bo ono zajmuje trochę czasu, około 20 minut. I to jest jakby kolejny plus, żeby y, używać tego Cloud Formation, bo uruchamiacie skrypt i idziecie na kawę, nie? Wracacie, zrobione. A tak a tak, no czy znaczy ja wiem, ja wiem. Niektórzy są, którzy lubią lub, lub patrzeć na paski postępu. Ja na przykład mogę patrzeć godzinami, ale no wiadomo, no w tym czasie też można robić inne rzeczy. Dobra, zamykamy tego edytora. Tak, paski postępu i wykresy, nie? A co się teraz stało z moim serwerem, nie? Dlaczego pamięć się kończy godzinami, naprawdę? Dobra, i klikamy Next. Tu zobaczcie, podajemy. Oj, ten token, to ja nie wiem, gdzie go mam. Na chwilę się wypnę, <laughs> zapomniałem o tym, przepraszam. To będzie dla mnie kłopotliwe. No dobra, unieważnię go jak tylko się skończy. Muszę go w takim razie odnaleźć. On i tak ma tylko uprawnienia do czekałtowania kodu. Także spoko, nie zapisujecie nic. Ja wiem, ja wiem. Tak samo jak Jeremy Clarkson mówił. Przecież co się może stać? Udostępnie ten numer swojego konta w internecie, nie? I ktoś mu zdefiniował stały przelew, przelew na jakąś fundację. No i się konto wyczyściło. Dobra, no, czekajcie chwilę. Tu mam swój stack. Dobra. I tu mam pamiętacie te parametry. I tu mogę je z powrotem wpisać czy tu, branch develop, i klikamy next. Ha, najważniejsza rzecz, nie? Test. No, i teraz nam pozwoli przejść. Jeżeli chcielibyście tutaj dodatkową rolę nadać, to też możecie. I czy co się ma stać, na przykład, między innymi, jak będziecie kasować, to też możecie zdefiniować. No, i tu różne jeszcze elementy. Czy ma się tutaj czy nie ma się tutaj wyświetla Wam podsumowanie i jeżeli Wasz szablon, czy Wasz skrypt będzie wymagał utworzenia rol, rol, tak jak mój, to będziecie musieli wprost potwierdzić, że te role zostaną utworzone, żebyście po prostu byli świadomi. Tego. To jest jedno z, z zabezpieczeń AWS-a. WS ma ich jeszcze parę, na początku wydają się głupie, a później tak się myśli, jednak to naprawdę ma sens. Dobra, i tak naprawdę klikamy create stack, no i to jak mówiłem, nie? idziemy na kawę. Bo tu sobie zobaczymy eventy. Zobaczcie, tu są resursy. On je tworzy, sam jest w stanie wykryć zależności między nimi, więc tak naprawdę nie musicie się o to martwić. Po prostu uruchamiacie, on stworzy te, które są potrzebne. Za chwilę gdzieś tutaj pojawi się, że tworzy role, bakety. Trochę niestety to trwa. I tak dalej, i tak dalej. Więc jak Wam już wszystko stworzy we właściwej kolejności, we właściwe role się zgadzają, to wyświetli tutaj event, tak jak tutaj, że jest create, complete. I tyle, nie? Jeżeli Wam się znudzi używanie tej infrastruktury, wiadomo, no wszystko się nudzi, no? To tu jest guzik Delete i można kasować. Zobaczcie, tutaj mam skończoną e, taką utworzoną. Wszystko jest na Create Complete a, i dodatkowo jeszcze można prześledzić sobie historię, nie? Czyli w jakiej kolejności tworzył, i zobaczcie, tu chyba gdzieś będzie: spróbujmy odnaleźć to Cloud, cloud e, Formation. Czy CloudFront, przepraszam, CloudFront, bądź gdzieś go tutaj powinien tworzyć. O, Distribution, zobaczcie, tu zaczął Distribution. To jest 21.35. No, 20 minut przesadziłem, tak? 10 minut. W 10 minut zanim to wszystko zestawił, to tyle mu zajęło. Zobaczmy, jak tam stan tego. O, zobaczcie, już trochę utworzył. No i tu zaczął, nie? Tu gdzieś będzie to Distribution. Za 10-15 minut powinien przyjść Event, skończyłem. Aha, już używaj. Także, no, teraz czekamy, nie? 10 minut. <laughs> Żartuję. To chciałem tylko zaprezentować, że tak naprawdę później po stworzeniu, są też narzędzia, które umożliwią odpalenie tego zwiersza polecenia, także wcale nie musicie znowu, wcale nie musicie z tego GUI korzystać, tak? Uruchamiacie, sprawdzacie tylko status, co się utworzyło i tyle. Informujecie tych, tych psujów, dewelopów, jak jest gotowy. Dobra. To tyle. No i widzicie, prosta sprawa, nie? Kwestia tylko zdefiniowania polityk, wybrania formatu, w którym chcecie swoją infrastrukturę opisywać, wybrania klocków, z których będziecie korzystać, no i uruchomienia i tyle. Tak naprawdę relatywnie proste. A później się możecie pożalić w kuchni koledze adminowi, że najwięcej kosztuje was RUT53. On wam zaproponuje postawienie DNS serwera. Powiedzcie może że to kosztuje 80 centów na miesiąc. A mówię, dobra, to już nie stawiam. No. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i dziękuję za to, że poświęciliście chwilę czasu, żeby się poznać. Czy macie jakieś pytania? Trzeba się zgłaszać, żeby otrzymać mikrofon, bo to jest bardzo ważne, żeby pytania były nagrane. Can I speak English? Sure. Okay. Um, I saw you, um, on the distribution, I guess. Stage, uh, you were using this uh, aws sync command and you were syncing, i guess all the zip yeah this second format and all, all the file by different step is there any reason to do it because as far as i understood you just um, synchronized all the files uh, which are not which do not have the same uh, size yeah Yes. So the question is: Is there a the reason to drop into the several comments, or we can just do it in one comment? Well, you can do it in one go, but you saw a lot of excludes and includes, so this made Yeah, sure, you're right because it's uh, it's managed somewhere else. So I started, you know, writing it, typing it on my uh, on my local machine, and the script got really long, and then I wasn't really sure if I was excluding or including, so I divided into different pieces. That's one thing and yeah you you could probably trim it down to three just synchronize text files then zipped ones and uh, broadly ones but can't you do it in one uh, like without excluding well but there is also there are some networks. this is the specific of uh, of this application because i was using uh, node.js to build it and it downloads some of the dependencies so i also wanted to exclude them so then uh, yeah yeah, probably you Thank could you. do it you could do it better. <laughs> I agree. But definitely you need what you need to do is trot broadly differently because AWS can't handle the MIME type correctly. Because it's unable to unzip and then check the MIME type. So you need at least the broadly to have hand, to, to to be handled in a different way. Jak Yaml Znaczy one tylko na S3 leżą i. Po prostu kolejny template się nadpisuje? Czy, czy, bo tam widziałem jakieś hasze, tak? Ale to trzymasz gdzieś w gicie? Kolejny zapis designera powoduje wygenerowanie unikalnego ID. No i właśnie z tym był problem, że musiałem podać i po rozmiarze sprawdzać, tak? Czyli to wersjonuje y, ten code? Ten designer. Aha, designer, designer tak. Ale mógłby się równie dobrze tak przechowywać je zupełnie gdzie indziej, bo tam jest też opcja korzystania z zewnętrznego źródła, nie musi to być S3. I wiem, że tak podobno jest to jest preferowany format. <laughs> Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.